Na miejsce naszego dzisiejszego spotkania z katowickimi seniorami wybraliśmy Park Bogucki. To miejsce, w którym można odpocząć, w którym można spędzić również czas aktywnie. O czym doskonale wie pani Janina Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubi pani tu przychodzić? Lubię, ale też nie bez kozery wybrałam to miejsce, ponieważ ten park to była nasza pierwsza inicjatywa jako jeszcze grupy nieformalnej, gdzie zwróciliśmy uwagę władz, że niszczeje park pokopalniany. I dzięki naszym staraniom zaczęły się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji parku. Ale ja chcę powiedzieć o naszym sztandarowym projekcie o żywej bibliotece. Jest to projekt, który został w 2003 roku zatwierdzony przez Radę Europy jako oficjalna metoda edukacji o prawach człowieka. O co chodzi? Na czym polega projekt żywej biblioteki? To są indywidualne spotkania z osobami, które w naszym społeczeństwie są wykluczane, stereotypizowane, które traktuje się z uprzedzeniami i można w czasie półgodzinnej rozmowy wypytywać o wszystko. Można zadawać pytania takie, których w innych okolicznościach nie wypadałoby nawet zadać. Czyli nie ma tematów tabu? Nie ma, absolutnie. To prowadzi do tego, żeby przełamywać te stereotypy w myśleniu o tej inności, bo tak naprawdę ta inność, ta różnorodność powoduje, że nasze społeczeństwo jest tak piękne. Przedstawicielem żywej biblioteki jest pan Andrzej Bogdanowicz. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Ile razy pan już spotkał się z ludźmi, opowiadał o swoim życiu? Już nie pamiętam, ale to któraś kolejna edycja już. No jest ich już sporo na moim koncie. Niebawem będzie następna. O co pytają ludzie? Powiem tak, że żywa biblioteka to coś wyjątkowego i szczególnego. Dlaczego? Dlatego, że książką są żywi ludzie. Ludzie, którzy każdego dnia doświadczają różnych problemów, mają swoje przeżycia, emocje, doświadczenia życiowe, a jednocześnie spotykają się z różnymi trudnościami typu bariery architektoniczne, bariery mentalne, zagrożenie wykluczeniem społecznym. Czyli jest to temat wciąż tabu jeszcze dla normalnego człowieka przeciętnego, który nas mija na co dzień. I dla nas jest ważne, żeby ci ludzie poczuli, co znaczy żywa biblioteka, co znaczy żywa książka, czego możemy się od książki dowiedzieć, bo ona najlepiej nam może podzielić się swoimi przeżyciami, emocjami, wrażeniami, a jednocześnie pomóc zbliżyć, niwelować właśnie te granice, te mury mentalne, które ciągle pokazują tych ludzi niepełnosprawnych jako coś dziwnego, innego. A tym sposobem próbujemy to wszystko zmienić, ulepszać świat, a jednocześnie pokazywać ludziom, że mimo swoich nieszczęśliwych przeżyć, losów, różnych trudności życiowych, można żyć, uśmiechać się do drugiego człowieka, być życzliwym i jednocześnie w jakiś sposób pomagać, bo to jest też pomaganie przez to, że dzielimy się tym, czego doświadczamy. Tak jak pan to robi teraz, a proszę powiedzieć, jeśli otworzymy te kartki księgi pana życia, tej żywej książki właśnie, co tam znajdziemy? No, oprócz tego, że mnóstwo radości, ponieważ zawsze byłem pogodnym człowiekiem i starałem się mimo przeciwności losu walczyć i trwać, to były ogromne przeżycia, doświadczenie, gdyż byłem młodym człowiekiem, kiedy zachorowałem, kiedy stałem się osobą niepełnosprawną w świecie, kiedy jeszcze było mnóstwo barier, mnóstwo brak tolerancji, brak zrozumienia, kiedy osoby niepełnosprawne były zamykane tak naprawdę w domach. Na ulicach osób niepełnosprawnych widać nie było. Teraz ten świat się zmienił. Jesteśmy, poruszamy się, żyjemy, ale wciąż jeszcze spotykamy w ludziach takie bariery, brak takich pozytywnych emocji, wibracji. Czasami, kiedy się do kogoś uśmiechamy, to na nas dziwnie patrzy, a to jest naturalny, oczywisty uśmiech, po prostu dlatego, że mamy piękny dzień, że słońce świeci. Ale myślę, że to ma ogromne znaczenie, że wpływa właśnie na zmianę postrzegania ludzi z różnymi problemami, z różnymi dysfunkcjami, jak również z różnymi trudnymi doświadczeniami życiowymi. Od 13 lat, czyli od początku działalności Stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały, działa w nim pani Elżbieta Kuryś. Dzień dobry. Dzień dobry. Żywa biblioteka to tylko jeden z projektów, które realizujecie. Na naszym osiedlu Ścigały podjęliśmy działanie utworzenia parkingu dla mieszkańców osiedla Ścigały. Organizujemy też spotkania z
prawnikami dla seniorów, nauka języka angielskiego dla seniorów. Braliśmy udział w pomocy dla Ukrainy, czy z naszej inicjatywy też sprzątaliśmy dzielnicę. Jeżeli możemy, to w każdej chwili pomagamy. Do dołączenia do rozmaitych działań zachęcamy Państwa serdecznie.